Panie trenerze, słodko-gorzki smak dzisiejszego zwycięstwa. Z jednej strony wygrana w dramatycznych okolicznościach, z drugiej no, zwycięstwo, które finalnie nic nam nie daje. Tak, no awansu żeśmy nie uzyskali już po ostatnim meczu, natomiast fajne jest to, że dziewczyny na ostatnim meczu przegrywając pokazały charakter i ten mecz żeśmy zakończyli zwycięstwem. 16, 17, 18 kolejka. 9 punktów do zdobycia. Ówczesne liderki, rekordzistki zdobyły wtedy tylko 2. Wtedy przegraliśmy ten awans. Jak to się zawsze mówi, przegrywa się awanse z dołem i faktycznie chodzi mecz na Kolbuszowej. Tam straciliśmy punkty, których nie powinniśmy. No i tak to właśnie jest. Nie wygrywa się mistrzostwa z górą, tylko z dołem. No i w tym roku zdecydowanie lepszy pod tym względem był zespół z Rolnika czy z Resowy. Na głębokie analizy na pewno przyjdzie jeszcze czas, ale tak na gorąco podsumowanie tego długiego sezonu, bo pamiętajmy o tym, że dziewczyny w zimie nie miały przerwy tak jak rywalki, większość rywalek, ale grały w Ekstralidze futsalu. Dokładnie, trzeba nawet wrócić jeszcze o rok wcześniej, czyli awans do pierwszej ligi, awans do Ekstraklasy futsalu. Ja już na spokojnie sobie dziś ten okres czasu tej pracy podsumowałem i naprawdę 2 lata bardzo ciężkie pod kątem psychiki dziewczyn, bo praktycznie przez 2 lata każdy mecz graliśmy z myślą, że chcemy zrobić awans bądź nie spaść tak jak choćby w zimę. Dlatego ja uważam, że to był bardzo dobry rok. Gdybyśmy założyli przed rozpoczęciem, że będziemy na drugim miejscu czy trzecim, na drugim, tak, bo ten dziś wygrywając dzisiaj mamy drugie miejsce, to chyba wszyscy wzięlibyśmy w ciemno, więc już na spokojnie udany rok i gratulacje dla zespołu, który się utrzymał w Ekstraklasie futsalu i zajął bardzo fajne drugie miejsce.